Cześć moi drodzy, przed rozpoczęciem filmu chciałbym zaprosić was do mojego sklepu, gdzie możecie kupić bluzy od panu Slime. A gdy już zakupicie taką bluzę, to zapraszam do wysyłania je na maila, a ja pokażę już je w kolejnym odcinku, więc nie czekajcie, wysyłajcie zdjęcia swoje w bluzach i opaskach. Właśnie teraz. A teraz czas na życie gangstera. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w serii GTA 5 Życie Gangstera drugi sezon. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, no to myślę 8000 łapek i już niedługo wpadnie właśnie odcineczek. Czym więcej łapek, tym szybciej odcinek. Troszeczkę przerwy od Życia Gangstera było, ponieważ w zeszłym sezonie robiliśmy wiele innych serii, ale teraz myślę, że czas troszeczkę bardziej przycisnąć tą serię, bo na zeszłych odcinkach widziałem tyle energii, że musimy kurczę tutaj zobaczyć, co czeka właśnie w tym wielkim mieście naszego bohatera Leonardo. Jeszcze szybciutko tak dodam, tutaj widzieliście na wstawce, zapraszam do kupowania moich bluz, link w opisie, a dokładnie www.ospano.pl, tak jak w wstawce. Jeżeli chcesz mieć taką bluzę jak Leonardo albo ja i chcesz się znaleźć właśnie na odcinku, tak jak to ostatnio robię, to jest ten czas, żeby wbić na linka i kupić moją bluzę. A teraz jesteśmy na złomowisku. Tak jak ostatnio robiliśmy misję dla Lestera, oddaliśmy tam jakieś pieniądze. Ostatnio również zaczęliśmy sprzedawać narkotyki, jakieś tam inne drobne robotki, tylko po to, żeby właśnie uzbierać pieniądze dla Vincenta i pójść o krok dalej. Być może jeszcze kiedyś wrócimy do tamtych aktywności, ale teraz czas troszeczkę bardziej się wdrożyć w przestępcze życie w Los Santos. Niestety sami nie będziemy w stanie tego zrobić, a Vincent obiecał nam znajomości i myślę, że w końcu dotrzyma swojej części umowy i poznamy kogoś tak bardzo może ważnego, osobę, która nas bardziej wtajemniczy w ten półświatek, bo po to właśnie tutaj jesteśmy. Przyjrzyjcie się teraz uważnie, bo stoi Vincent, chyba troszeczkę zmienił fryzurę i ubiór, ale tutaj stoi przy nim jakiś gościu z pistoletem. Chyba zaczyna robić się poważnie. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Zobaczcie, jaki piękny, przyjacielski uścisk. Vincent jest bardzo zadowolony z tego, co dla niego zrobiliśmy. No i również dotrzymał swojego słowa, ponieważ napisał do Rickiego i mamy właśnie podjechać pod jego posiadłość i coś więcej się dowiedzieć na temat naszej przyszłej pracy. W ogóle zobaczcie, jaki tutaj jest respekt. Ten gość musiał odejść od nas, żeby nie podsłuchiwać, o czym rozmawiamy. Przy okazji patrząc się, czy nikt do nas nie podejdzie i nas podsłucha. Vincent rzeczywiście tutaj... no, pewnie jest jakąś ważną osobistością. No i fajnie jest mieć takiego sojusznika jak na razie. Powiedział, że jeżeli będziemy chcieli sobie dorobić, to zawsze możemy do niego przyjść i on kilka fajnych zleconek dla nas załatwi. Tak jak to właśnie działało wcześniej. Mamy kontakt, mamy wszystko, więc będziemy mogli działać. No, a ja nie zamierzam czekać, ponieważ jedziemy do Rickiego. Tyle czasu na to czekaliśmy chyba... z 5 odcinków, 5-4 odcinki, moi drodzy, zbieraliśmy jakieś pieniążki, żeby spłacić właśnie tutaj naszego przyjaciela Vincenta i w jakiś sposób dostać kontakt do tego Rickiego. Teraz jestem naprawdę poddenerwowany, bo nie wiem, co naszego bohatera czeka. To jest właśnie ten główny krok, żeby wywaliło mi GTA. Już jestem po krótkiej przerwie, kontynuujemy naszą przygodę. No jak wiecie, GTA to jest ciężki orzech do zgryzienia, kiedy go modujecie. Miałem właśnie wcześniej mówić, że to jest taki naprawdę duży krok do tego, żeby wdrożyć się w ten półświatek przestępczy w Los Santos. Jest to szansa do zarobienia naprawdę wielkich pieniędzy i zdobycia wielu ważnych, że tak powiem, moi drodzy, znajomości. A wiadomo, że znajomości to jest chleb powszechny w półświatku przestępczym. No i oczywiście szacunek, na który będziemy musieli sobie zapracować. Ale tak daleko dmuchać nie będę, ponieważ musimy przede wszystkim zarobić na nowe dokumenty i właśnie te nowe dokumenty wyrobić, więc ta znajomość tutaj na początku też się przyda. Dojeżdżamy do miejsca. Już na minimapie widzę, że to jest chyba ten dom. Tak, to jest tutaj. I zobaczcie, na samym wejściu stoi gościu z karabinem. Dobra, stanę sobie tutaj. W razie W mam pistolet ze sobą, ale wątpię, żebym go teraz używał. No i podejdźmy, zagadajmy. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy mam podejść tutaj, może podejdę najpierw tutaj, zapytam o Rickiego, ale ten gościu wygląda poważnie. No i dobrze trafiliśmy. Tutaj właśnie wzywał nas Ricky, ale ten gościu z tym Thompsonem... no, tak wygląda jak taki dobry gościu z mafii. No to czas zacząć naszą przestępczą karierę. O kurczę, zobaczcie, cała willa tutaj. Nieźle. Dobrze, dostałem SMS-a od Rickiego, widzicie? Ricky Savielli. Dobra, z tego co wyczytałem,
teraz pracujemy dla mafii i mamy być na każde wezwanie tego Rickiego. Czyli po prostu będziemy takim errand boyem. To, co Ricky nam każe robić, po prostu musimy zrobić. Jesteśmy takim errand boyem, moi drodzy. Errand boy to jest taki chłopak na posyłki, który pracuje zazwyczaj dla organizacji przestępczej. Jest takim po prostu zasobem ludzkim, który będzie wykorzystywany na każdym kroku. Oczywiście do brudnej roboty, czyli będziemy odwalać najgorsze scenariusze, najgorsze roboty. Będziemy nawet takim mięsem armatnim czasami, tylko po to, żeby większa organizacja mogła zarabiać. Oczywiście, tak jak to jest w organizacjach przestępczych, będziemy mogli się wbić w hierarchii, ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba na to zasłużyć i zyskać szacunek u naszego pracodawcy. Teraz pozostaje mi tylko jeździć i czekać. W zasadzie mógłbym jeszcze tutaj posprzedawać jakieś narkotyki. Może właśnie to zrobię w tym momencie, to nie będzie głupie i będziemy czekać na telefon od Rickiego. Tutaj, moi drodzy, mam dealera. Może sobie podjadę z nim troszeczkę pogadać, pohandlować, póki mamy czas. Wow, jaka fura tutaj stoi. Niepodobne to jest troszeczkę do Balasa, ale z doświadczenia z ostatniego odcinka wiemy, że z Balasami bardzo fajnie się handluje. Być może zarobimy znowu kilka dolarów. Widzę, że znowu jesteśmy na minusie. Właśnie nie wiem z jakiego powodu, więc trzeba to jakoś odrobić, ale zobaczcie, tutaj mamy spoko z heroiną. Jeżeli kupimy heroinę, to będziemy mogli na niej troszeczkę tutaj zarobić, więc ja bym... Aha. To może ja to kupię. Jednego baga kupię, mam 500 dolarów chyba. Nie stać mnie, dobra, nie stać mnie. Może coś sprzedam. Kurde, no przecież my mamy zero towaru. Ostatnio bardzo dużo wydaliśmy, ale tutaj... No, tutaj... Tutaj zarobimy sobie troszkę dolarów. Mogę kupić tylko 23. No dobrze, dobrze. No to kupię sobie te 23, przyjacielu. I pojadę sobie gdzie indziej to sprzedać. Jak najbardziej. Złapałem tutaj kontakt z jakimś dealerem poza miastem. Może być spoko kaska. I znowu mnie policja goni, widzicie? Ktoś z was, moi drodzy, powiedział mi ostatnio w komentarzach: Hospanow, graj sobie pull me over, to będziesz bardziej musiał przestrzegać tutaj ruchu publicznego, ponieważ policja wtedy będzie bardziej ciebie łapać. No i rzeczywiście tak jest. Teraz, kurde, muszę podwójnie uważać, jak jadę, bo widzicie, jak się to potem kończy. Dlatego ja znowu muszę uciec z naszej policji. Dobra, zgubiłem radiowóz. Zawracam sobie szybciutko, może nie będzie tędy jechać. Jadę zarobić te 40 dolarów i może potem znowu pójdę do tego Balasa i znowu kupię tą heroinę, nie? Tam już kilka stówek można zarobić. O, dobra, stanę sobie tutaj. I tego gościa widziałem, że mamy tutaj z tyłu budynku. O, tu możemy kolejną rzecz mieć, moi drodzy, żeby sobie zarobić. Ale dobra, znowu minus 588. Aha, bo to jest przez to, że nie zarabialiśmy. Ja bym chciał to sprzedać. To, proszę cię bardzo. Nie, to jest za mała kasa. Wiecie co, ja stąd jadę. Jadę szybko do tamtego gościa jeszcze raz, żeby kupić tamten towar i dodatkowo sobie zarobić. Coś podniosłem. Nie wiem co, coś tutaj leżało. Zmienił się dealer. Tego jeszcze nie było. Kurczę, myślałem, że będzie ta sama osoba. Rzeczywiście nawet fura odjechała. Czy ja coś mam? Nie. Dobra, mamy jedną działkę tego, to ja sobie jeszcze znajdę na to kupca i tak powolnymi krokami zarobimy znowu kilkaset dolarów do przodu. Subcio. Moi drodzy, zmieniłem troszeczkę zdanie odnośnie jeżdżenia z tymi narkotykami, ponieważ, no zobaczcie, już słoneczko zachodzi. A dalej nie mam zadania od Rickiego. Może to właśnie tak ma wyglądać, ale jestem troszeczkę zaniepokojony. Myślałem, że tą robotę jakoś szybciej dostaniemy, no i w sumie chciałbym już coś zacząć. I tak pomyślałem sobie, a co jeżeli znowu tutaj podjadę i zagadam? Może to będzie głupie? Może nie? No i Ricky ma dla nas pracę, co nie? Zobaczcie. No dobra, oczywiście, że start. 14 tysięcy dolarów możemy dostać za tą robotę. Co jest? Pick up the bag. Musimy coś złapać i gdzieś coś dostarczyć. O kurde, ten kontakt naprawdę jest mocny teraz. No dobra, nie ma sprawy. W takim razie ja tam jadę. 3 kilometry, moi drodzy. Oczywiście tego nie skrzanimy. O, to teraz się zaczyna. Mówiłem wam, że jak będziemy pracować dla Rickiego, to będzie naprawdę zupełnie inny level. To dostaje 14 tysięcy dolarów za jakąś początkową robotę. Rzeczywiście dzięki pracy Vincenta, za którą jestem mega, mega wdzięczny, bo przez nią dostaliśmy właśnie kontakt do tego Rickiego i mamy szansę zarabiać takie pieniądze. Dobra, tutaj jest przesyłka do odebrania gdzieś tutaj. Czy wiecie co, postawię tutaj auto, bo chyba mogę. Ten gościu tutaj w tej kurce wygląda tak podejrzanie. Nie ten co siedzi, tylko tamten co stoi właśnie przy tamtej ścianie. Chyba to nawet ma jakąś walizkę, widzicie?
Dobra, idę po nią. O, dostaliśmy walizkę. Kamizelkę mamy na sobie i mamy teraz dostarczyć znowu gdzieś tą paczkę. Ale czekajcie, tutaj? Okej. Jakaś dziwna lokalizacja, ale dobra, jedziemy po to. No, teraz odczuwam to, że ta robota robi się taka poważna, co nie? Jeszcze nigdy nie dostaliśmy kamizelki kuloodpornej, żeby dostarczyć jakąś przesyłkę. Nawet Oshia nie miał takiej roboty, co nie? Oshia w ogóle zupełnie inaczej zaczynał niż nasz bohater Leonardo. Ja pierdzielę, ospano! W ogóle chciałem zjechać tutaj na autostradę. Ale to mnie prowadzi bardziej w tamte rejony. Myślałem, że to gdzieś przy autostradzie jest, więc jestem troszeczkę zaskoczony. Czy dobra, ja znowu łamię przepisy. Musicie to, moi drodzy, policzyć, ile razy zostałem dzisiaj ścigany przez policję, co nie? Bo ja przeginam dzisiaj, przeginam. W ogóle nie myślę. Jesteśmy już tutaj w tej lokalizacji. Gdzieś tutaj powinien ktoś czekać na przesyłkę. Widzę tam jakiegoś gościa, ale nie, my musimy wjechać tutaj z lewej strony. Oho, patrzcie się, ktoś stoi, ktoś na nas czeka. I mam karabin w ręce. Dobrze, podejdę. Ej! Ej, to chyba Vincent. Zobaczcie. Kto by się spodziewał, co nie? Proszę cię bardzo. Odjeżdżają, co jest? Wow! Co? Rzeczywiście dostaliśmy tyle pieniędzy! Widzieliście, za nie mówiłem, ale co tutaj się stało? Pięknie, pięknie, 14 tysięcy dolarów za dostarczenie jakiejś paczki. No to ja nawet tyle nie zarobiłem u Vincenta wcześniej, co? W ogóle dziwne jest to, że go tutaj spotkaliśmy, co nie? Czyli rzeczywiście są powiązani. Teraz się tylko zastanawiam tak naprawdę, co to mieliśmy za paczkę i co mogło w niej być, co nie? Kurde, tyle kasy, tyle mamony, moi przyjaciele. Teraz musimy pomyśleć, na co możemy wydać te pieniądze. Myślę, że jakieś dokumenty będą w stanie teraz tyle kosztować. Zerknę na właśnie swoją skrzynkę pocztową właśnie teraz. Sprawdzę maile, które do mnie wysłaliście. Może namierzymy tutaj jakiś, że tak powiem... Albo mam lepszy pomysł. Te pieniądze, które zarobiliśmy, zainwestujemy w jakąś bardziej, że tak powiem, legalną klamkę. I mam nawet pomysł, jak to zrobimy. Okradniemy jakiegoś gościa z dokumentów, weźmiemy mu portfel. I z jego portfelem pójdziemy, moi drodzy, kupimy sobie nową broń, która będzie zarejestrowana na niego. I tym sposobem odciągniemy od siebie zbędny przypał. Co wy o tym myślicie? Tylko ja bym pojechał do jakiegoś ammunition, które jest na jakiejś wiosce. Być może w Sandy. Tam będzie najlepiej. Przejechałem sobie trochę za daleko. Ale tutaj, jak dobrze pamiętam, jest właśnie ammunition, w którym też Oshia kupował dość sporo broni, co nie? On był troszeczkę taki lewy, więc myślę, że to przejdzie u tego gościa. Ale kurczę, ja tu pojechałem, ale przecież zapomniałem okraść gościa z jakichś dokumentów. A chyba najlepiej byłoby okraść jakiegoś tutaj wieśniaka. Więc zaraz znajdę jakiegoś gościa i złapiemy jego dokumenciki. Tylko gdzie może być tutaj jakiś menel, co nie? Moi drodzy, musiałem zmienić furę. Uznałem, że tamten Jester był bardzo przypałowy i nie będę dmuchał większego przypału. Tak jak powiedziałem, teraz sobie ogarniemy dowód kogoś i kupimy nową broń. Nową broń, którą potem będziemy mogli wykorzystać w przypadku jakichś większych akcji. Przy okazji ona będzie legalna i wszystkie dane będą na osobę, której właśnie ukradliśmy dane. O, i nawet mam tutaj jakąś rodzinkę, jakieś dwóch wieśniaków. Myślę, że to jest dobra. O, tu jest pojedynczy gościu. Albo nie, tutaj, zobaczcie, jest dwóch takich żuli. Myślę, że to będzie idealne miejsce. Wiecie co? Jednak nie, jednak podjadę kawałek dalej, bo tam by był za duży przypał, za dużo ludzi tam było. Generalnie tutaj w Sandy widzę, że tutaj dużo grupek jest takich sąsiedzkich, bym to nazwał. O, ale tutaj już jest lepiej. Tylko pies, dobra, psa też się boję. Ja was kręcę, no nie ma miejsca, żeby to fajnie tutaj rozegrać, no. Dobra, dawaj dowód, dawaj portfel, dawaj! Kurde, co zrobiłem? Rozjeżdżam stąd, moi drodzy. To było głupie, ja wiem, że to było głupie, ale nie miałem wyjścia, bo bym nie rozpoznał, co ja zrobiłem. Ja was kręcę. Kurde, chyba go zastrzeliłem.
No cóż, musiało się to stać. Musiało się to stać, moi drodzy. Ty, no nie wiem, czy ja mam takiego pecha, ale nie mogę dosłownie znaleźć nikogo takiego bardziej pojedynczego, żeby zabrać im tą kasę. Wszędzie jest po 4 osoby, nawet więcej. No to jest naprawdę ciężkie, żeby złapać pojedynczą osobę. Zobaczcie, tu kolejne osoby imprezują. Nie wiem, czy ja... Może to jest zła pora. Właśnie, żeby okradać ludzi w Sandy, bo oni wtedy ożywają, co nie? Wioska żyje pełnym życiem. Dawaj się, dawaj portfel, portfel, portfel. Dobra, dzięki. Klasa, mamy portfel. Gościu spada. A ja szybko korzystam, że jestem w okolicy. Widzę, że policja tutaj nie doszła do ładu. Nie dorwali mnie, dlatego jadę szybko tutaj, do tego sklepu. O kurde. I lecę kupić na jego dowód jakąś broń. W tym sklepie, jak dobrze wiecie, kupował kiedyś broń Yoshia. Sklep w ogóle nie ma monitoringu, więc na naszą korzyść wszyściutko jest. Gościu nawet nam się nie przyglądał, po prostu dałem dowód, dałem pieniądze i od razu dał nam broń. Zaraz wam pokażę, co mam, ale chciałbym się pozbyć starej broni. Tutaj jest spoko takie molo, będzie tutaj troszeczkę mniej ludzi. Sobie wjadę i wyrzucę te wszystkie bronie. No i oj, kurde, ale wjechałem. Sorry, jestem po prostu bardzo nieuważny dzisiaj, bardzo. Dobrze, zobaczcie, wyrzuciłem tamtą broń i teraz mam taką giwerę. To jest combat pistol z tłumikiem. Pozwoliłem sobie kupić ten tłumik, bo po co mamy dmuchać przypał, jak taka broń na cicho nam się bardziej przyda, tym bardziej, że dalej czekamy na te dokumenty. Kto wie, co będziemy mieć kolejne do roboty u Rickiego, co nie? Więc taka dyskrecja jest jak najbardziej wskazana. Chowam tą broń, żeby jeszcze ktoś nie widział, że ja latam z tą bronią i... Co za głupek zostawił sobie taką motorówkę. To jest proste, że sobie ją pożyczymy. Pozostaje mi teraz, moi drodzy, tylko czekać na kolejny telefon od Rickiego. Chciałbym was jeszcze raz poprosić, żebyście załatwili mi jakiś konkretny właśnie kontakt tutaj do osoby, która handluje jakimiś dokumentami, ale jak tego nie zrobicie, jak nie macie, to też się nic nie dzieje, bo w sumie ten sposób na kradnięcie danych osobowych kogoś, kradnięcie dokumentów też jest spoko, bo sporo rzeczy możemy na to zrobić. Przy okazji nie trwając przy jednej tożsamości, więc nawet nie wiem, czy to nie jest lepszy pomysł jak na razie na początek. Tak czy siak, czekamy tutaj na robotę od Rickiego. Mam nadzieję, że niedługo zgłosi się do mnie z czymś konkretniejszym. Znaczy konkretniejszym, no 14 tysięcy zarobiliśmy za pierwsze zlecenie, kto wie ile zarobimy z drugim, ale bardziej zależy mi na tym, żeby zdobyć jego szacunek. A jeżeli wy się chcecie przekonać, jaka będzie kolejna robota, zapraszam was do zostawienia łapki w góry właśnie w tym momencie. 8 tysięcy łapek i niedługo pojawi się kolejny odcinek. Czym więcej łapek, czym szybciej te łapki się pojawią, tym szybciej dostaniecie kolejny odcinek z życia gangstera. A teraz bardzo wam dziękuję, wpadajcie do mojego sklepu, kupujcie bluzę i znajdźcie się na filmie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!